Siemano, 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 witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku, a dzisiaj dowiemy się, co jest w środku. W środku czego? W środku Build and Battle Stadium Silver Tempest. Więc ja tutaj już dłużej gadać nie będę, oczywiście zostawcie suba, zostawcie łapę i koniecznie wbijajcie na Discorda, bo na Discordzie jest nas coraz więcej i jest tam coraz fajniejsza atmosfera. Można zadać pytanie, gdzie kupić karty, czy karta jest oryginalna, coś tam sprzedać, wiecie. Tak jak to na takich społecznościowych portalach, naprawdę fajny kontakt z widzami, więc bardzo was zachęcam. A ja tutaj robię magię i unoszę wieko. Takie na kształt ETB, ale całkiem fajne. I co my tu mamy? Kości. A to ciekawe jest. Ciekawy sposób zapakowania kości. Trochę mnie zadziwia, że dołożyli plastiku, no ale trudno. To jest kilogram energii, to nas nie interesuje. Więc tak, luzem tutaj w tym ETB jest raz, dwa, trzy, cztery boosterki. Takie akrylowe żetony. I są tutaj po prostu dwa Build and Battle. No i pusto. To leci na bok. A my otwieramy oczywiście Build and Battle. I sprawdzamy, co się tam kryje w środku. Teraz standardowy youtuber właśnie w tym momencie, czyli Pokegem, sprawdza, czy włączone jest nagrywanie. Tutaj się nagrywa, więc jesteśmy bezpieczni. Ile będziemy mieli boosterów w takim Build and Battle Stadium? Więc tak, promeczka. Pierwsza to Kirillia i boosterki od Kirilli. Druga to Sunflora i boosterki od Sunflory. No i trzecie to oczywiście tutaj luzem były schowane, więc już się zabieramy za otwieranie. Ja sobie to tutaj przesunę, tak żeby to było fajnie widać. Oczywiście zachęcam też was do zapoznania się z ofertą mojego sklepiku małego, gdzie są Pokegem paki świąteczne. Można sobie takiego Pokegem paka sprawić. A link jest w opisie filmu. Dobra, lecimy. No, nie ma co tutaj. Ho. Dobra, mamy pierwszą fałkę. Ej, fajny ten ho. Podoba mi się. Fajny arcik jak na fałkę. Lecimy dalej. Krillią. Nie ma zamulania. No dobra, tutaj na razie, jak widzicie, niesamowite dropy, niesamowite. Czekamy na coś, co nas, na lugie, no. Ja zbieram alternaty, czekamy na alternaty, no. Co tu dużo gadać. Kirillia zaraz będzie cała załatwiona. Ooo! To bardzo ładna karta, od razu leci w koszulkę. Rayquaza VMAX, Trainer Galery. Trainer Galery też oczywiście zbieram. No, chowaj się tu. Rayquaza. To jest ciekawe, że te złoto-czarne karty nie trzymają jakichś wygórowanych cen. O Jezu. Chyba się nie przyjęły. Ale nie wiem, dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie. Co mi tak ucina dzisiaj ten napis Pokémon? Tak powinienem otwierać. Ale wtedy słabo sięgam. No nie da się, nie da się, po prostu nie da się. Dobra, lecimy dalej. Sunflora teraz. Na koniec zostawimy sobie te paki, które były luzem. O, tu coś jest. Bryxen i Crocodile. Jakiś wyblakły. No ale mamy Trainer Galery. Bardzo fajnie. Więc Sunflora na razie z Trainer Galery jednym. Patrzymy, co tu się kryje. Coś tu jest? Nie. Puściutto. Podwozem. Folię na bok. Dobra, musicie więcej lajków zostawić, bo bez większej ilości lajków to się nie uda. Jak widzicie, nie ma lajków. To są puste boostery.
Hobox. Oczywiście wszyscy wolelibyśmy, żeby to nie był Hobox, tylko żeby to było coś lepszego, no ale... Patrzcie, jakie jaja. W każdym hole po prostu. Jeszcze jak w tamtym będzie hole, to już będą jaja. To już będzie spisek. Spisek przeciwko Pokegemowi. No dobra. Tutaj to... Remis. Vulpix. Ale ładne te fałki. Kurczę. Fałki zazwyczaj nie są ładne. A tutaj? Powiem wam, że naprawdę ten Vulpix, zobaczcie jak ładnie jest narysowany. Naprawdę mi się podoba. No ale nie wszyscy się zgromadziliśmy tu, żeby fałki oglądać, tylko alternaty. A tu jak alternatów nie było, tak nie ma. No teraz. Tu łapek doszło. Patrzymy. Medicham, holo. Śpi sobie pod drzewem. Szybki opening, szybki film. Wiem, że to lubicie. Tak się to kończy. Dobra, jeżeli chodzi o 12 boosterów. 12 boosterów Silver Tempest. Mamy Ho-V. Nie regulujcie odbiorników. To była powtórka. Rayquaza VMAX. Braixen i Vulpix. Dajcie znać, jak się wam podobają dropy, jak się wam podobają takie szybkie odcinki. Jak i zobaczcie sobie, obczajcie, jakie karty teraz dałem do Pokegame Packów, bo są tam naprawdę Rainbow, są tam Goldy i są tam Full Arty. Więc naprawdę myślę, że fajna opcja sobie sprawić, bądź sprawić komuś na prezent. No ja oczywiście od razu też się zajmuję wysyłką, jak podam jakieś zamówienia, więc nie ma z tym kłopotu. Okej, no to by było na tyle. Na następnym odcinku zobaczymy, co nam wpadnie w ręce, będziemy otwierać. Zostawcie suba, łapę, no i dzięki, cześć!